Matura próbna 23, zadanie pierwsze, kosmiczny mecz pod tytułem Napisz programy, czyli algorytmiczne. Zanim jednak do tego przejdziemy, zastanówmy się, czy umiemy wczytać do programu dane z pliku match.txt. Zrobimy to na dwa sposoby. Najpierw zwykłym inputem i postaramy się na wejście wkleić to, co skopiujemy z pliku match.txt przy pomocy schowka. Sprawdzimy, czy wkleiło się 10 000 znaków. A potem zrobimy to poprzez otwarcie pliku match.txt. Wczytamy wszystko i wyświetlimy długość tego, co wczytaliśmy. Próbujemy. Dobrze. I wklejamy ze schowka. Gdyby ktoś nie wierzył, to ja tutaj mam ten plik otwarty. Ctrl A, Ctrl C. To jest plik match.txt. Wklejam go na wejście. I wypisało mi długość 4095. Schowek na pewno może pomieścić cały plik. Natomiast nie wszystko się wczytało. Zaraz powiemy dlaczego. Natomiast jak otworzyłem to w taki sposób, to mam jakby o jeden symbol za dużo. No cóż, znak końca linii wczytał się, co też może zaburzać pracę naszego programu. Co trzeba by zrobić? Tu na razie zrezygnujemy z tego. Natomiast tu po wczytaniu tego pojedynczego wiersza zrobimy jeszcze oczywiście strip. Gdybyśmy splitowali to, również byłoby dobrze. Pozbylibyśmy się białych znaków na początku i na końcu. A w tym wypadku odrzucamy kończący znak Entera. No to spróbujemy jeszcze raz. Teraz już tylko z pliku wczytujemy F5. Tu chyba coś z konsolą. Mamy clear, wyczyścimy konsolę. F5. Rzeczywiście 10 000 znaków. Dobrze wczytaliśmy pojedynczy wiersz. Spójrzmy jednak w IDLE, czy metoda ze schowkiem nie zadziała. To jest zwykły IDLE Pythona. F5. I wklejam to, co mam w schowku. Enter. Proszę zobaczyć, tu jest ten znak kończący, widać go wprost. Znak kończący wiersz. 10001, czyli wkleiło się wszystko poprzez schowek. Oczywiście tu dobrze by było wtedy też dodać strip. I wtedy już nie mamy żadnego problemu. Czyli co? IDLE Pythona jest bezpieczniejszy niż konsola, w tym wypadku Linuxa. Nie wiem, jak to by zadziałało w zwykłym CMD Windowsowym, ale tutaj jesteśmy w stanie poprzez schowek sobie wkleić w IDLE Pythona. Nie wiem, jak przez PyCharma by to poszło, bo pewnie też by wywołał konsolę. Mogą być kłopoty, jeżeli będziemy w taki sposób otwierać pliki, ale umiemy sobie z nimi radzić. Najlepszą metodą jednak jest, do której ja zachęcam, oczywiście otwarcie bezpośrednio i wczytanie bezpośrednio z pliku. No to przechodzimy już do zadań. Podpunkt pierwszy. Oblicz, ile razy nastąpiła sytuacja, w której rozgrywkę wygrała inna drużyna niż rozgrywkę poprzednią. To znaczy, kolejne znaki A lub B były różne. B oznacza, że zwyciężyła drużyna B, a drużyna A. Znaczy, że to jest taka sytuacja. Powiększmy to może. To jest kolejna taka sytuacja. To jest kolejna taka sytuacja. Ile takich zmian na przestrzeni całego ciągu znaków mamy? No to bardzo proste zadanie. Przebiegamy pętlą for i in range przez cały ten zbiór z wyjątkiem zerowego znaku. Zerowy znak pomijamy. Do długości można by wpisać do 10 tysięcy minus 1 albo można wpisać po prostu len z wejście. O tak, czyli przebiegniemy przez wszystkie znaki z wyjątkiem pierwszego. Dlaczego? Bo pierwszy będziemy porównać z poprzednikiem. Kolejny z poprzednikiem. Ostatni z przedostatnim. No to musimy zacząć od pierwszego oczywiście. No to właśnie tak robimy. Jakiś licznik. Niech to będzie ile. Na początek ustawione na 0. I jeżeli obecny element tablicy wejściowej, czyli obecny znak,
od i jest różny od poprzednika, tablica wejściowa i minus 1, dlatego od jedynki zaczynamy, czyli będziemy porównywać jedynkę z i minus 1, czyli z 0. To wtedy co musimy zrobić? No, inkrementować nasz licznik. Czyli ile plus równa się 1. No to jest wszystko. Print. Ile? Koniec zadania. I 1, 1. Uruchamiamy. I co nam wychodzi? No tutaj ilość znaków niepotrzebnie, ale tutaj nasze rozwiązanie, czyli ile było zmian literek A na B i odwrotnie. 50, 30, co weryfikujemy w odpowiedziach. Dokładnie tak. Punkt 1, 2. Pierwszy set trwa do momentu, kiedy drużyna zdobędzie, jedna z drużyn zdobędzie przynajmniej 1000 punktów. Ale grają na przewagi. To znaczy, że muszą być przynajmniej, co najmniej 3 punkty przewagi. Czyli 1000 do 500 jak najbardziej koniec seta, 1000 do 997 też, ale już na przykład 1000 do 999 no niekoniecznie, dlatego że nie ma tych 3 punktów przewagi. No dobrze, no i pytanie w związku z tym, która drużyna wygrała pierwszego seta i jaki w tym momencie był wynik w punktach? To jest dość proste zadanie. To już nam jest niepotrzebne. Ile jest znaków? To było zadanie pierwsze. Nawet zróbmy sobie tak, print. Zadanie 1. O, przecinek ile. I teraz przechodzimy do rozwiązania 1, 2. No to co? Licznik drużyny A ustawiamy na razie na 0 punktów. Licznik drużyny B też ustawiamy na 0 punktów. Oczywiście małe L, żeby już się zgadzało na wszystko. Robimy tą samą pętlę. Tę samą pętlę. Przy czym przebiegniemy ją oczywiście od samego początku, przez wszystkie wyrazy. I będziemy zwiększać, w zależności od tego, która drużyna wygrała punkt, licznik punktów tejże drużyny. Jeżeli nasz znak, czyli nasze wejście od i jest równe literce A, czyli wygrała drużyna A, no to zwiększamy licznik drużyny A. Licznik drużyny A plus równa się 1. W przeciwnym wypadku można by oczywiście drugiego ifa dać, ale wiadomo, że w przeciwnym wypadku wygrała drużyna B, więc ja już nawet nie sprawdzam, czy to jest B, tylko od razu zwiększam licznik drużyny B plus równa się 1. OK. Kiedy musimy tą pętlę przerwać? Bo nie musimy ją do końca przecież przebiegać. Jeżeli zachodzi taka sytuacja, że jedna z drużyn osiągnęła 1000, czyli jeżeli LA jest większe lub równe 1000 or licznik drużyny B takoż samo większy, równy 1000 i równocześnie AND, no co? No 3 punkty przewagi. No to w ABS, przypominam, to jest funkcja modułu, tak? Czyli wartość bezwzględna, a po polsku najczęściej się używa takiej nazwy. ABS z czego? LB minus LA. Nie ma znaczenia wtedy, czy ta pierwsza jest większa o 3, czy ta druga jest większa o 3. I tak wartość będzie dodatnia. No w związku z tym, jeżeli to będzie większe, przynajmniej 3, czyli większe równe 3, no to to jest ten warunek, który nas interesuje. Co wtedy trzeba zrobić? No, przerwać pętlę. Break. O, break. I wypisać, jaki jest wynik i kto wygrał. No to wypisujemy. Print. Oczywiście jest to zadanie drugie. Najpierw drużyna A. Dwukropek. Przecinek licznik A, przecinek licznik B i jeszcze sobie, żeby było ładnie, napiszmy dwukropek drużyna B. Koniec tekstu i sprawdzamy, jak to działa.
uruchamiamy. I widzimy, że wygrała drużyna B 1004 do 1001, co weryfikujemy w odpowiedziach. Drużyna B 1004 do 1001. OK. Podpunkt trzeci. Drużyna ma dobrą pasę, jeśli wygra co najmniej 10 razy z rzędu. I pytanie, ile było dobrych pas dla obu drużyn w sumie? Oraz wyznaczyć najdłuższą pasę i wskazać, która to była drużyna. No dobrze. No to co? Najpierw licznik pasy bieżącej drużyny A, który oczywiście obecnie wynosi 0. Licznik pasy, ja już tam miałem zmienne, ale możemy ją ponownie wykorzystać, tak? Może, ale żeby było inaczej, no to PA, tak? Passa A. Passa B, także równe 0. W C tutaj by mieli dużo gorzej, natomiast my sobie zrobimy pobliżu tablicę pasy. Tablica pas kolejnych dla drużyny A, która oczywiście na początek jest pusta, i tablica pas drużyny B, która także na początek jest pusta. Musimy przebiec oczywiście znowu przez wszystkie elementy. Możemy to zrobić tak jak o tutaj w tym zadaniu. Możemy też w Pythonie zrobić to na zasadzie for i in po prostu zbiór, czyli wejście. W pierwszym zadaniu tak nie można było zrobić, tak? Bo tutaj musieliśmy porównywać kolejne elementy. Natomiast w drugim zadaniu już można było w taki sposób przebiegać przez tę tablicę wyjściową znaków. No, a tutaj w trzecim wprost to zrobimy, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to w taki sposób i do kolejnych elementów się odwoływać poprzez indeks w nawiasie kwadratowym. A my tu będziemy się po prostu przez i odwoływać, a żeby było inaczej, żeby można było pokazać, że na dwa sposoby to robimy. Przebiegnięcie przez tablicę. No to co? Jeżeli wczytamy teraz literkę A, czyli i będzie równe A, to co musimy zrobić? No musimy wyzerować licznik pasy B, czyli pasa B jest równa 0. Ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze sprawdzić, czy czasem nie jest to pasa przynajmniej 10-elementowa. Czyli jeżeli pasa B jest równa przynajmniej 10, to co zrobimy? Dodamy ją do tablicy pas drużyny B. Tablica B.append. Co dajemy? No, bieżącą pasę, którą za chwileczkę wyzerujemy. No to wszystko jedno, czy po dwukropku tu w wierszu, czy damy Enter, tak? To też jest wcięte. To zerujemy za każdym razem, to nie ma znaczenia, czy to wyzerujemy po przepisaniu, czy za każdym razem, to na to samo wyjdzie. Natomiast koniecznie musimy za każdym razem zwiększyć licznik pasy bieżącej, plus równa się 1 dla drużyny A. Nawet jeżeli startowała od zera, to jest to jej pierwsze zwycięstwo, a jeżeli to jest kolejne, no to po prostu zwiększamy, tak? Dokładnie to samo robimy dla drużyny B. Przy czym można zrobić, tutaj powielić tego ifa, albo po prostu dać else. No bo wiadomo, że jeżeli nie A, no to znaczy, że B. No to już koniecznie przekopiuję i wszystko pozamieniam na odwrót. Jeżeli drużyna A, tak, wygrała w tym momencie drużyna B. Natomiast jeżeli pasa drużyny A w tym momencie wynosiła co najmniej 10, to dodamy ją do tablicy pas drużyny A i wyzerujemy ich licznik. Natomiast zwiększymy licznik pasy drużyny B, no bo właśnie ona wygrała. Przebiegniemy przez cały zbiór, no i to będzie tyle. Teraz trzeba wypisać wyniki. Print. Suma pas. Czy dodamy je potem ręcznie, czy po prostu wypiszemy obie pasy? No wypiszmy obie, tak? Pasy. Może jako, o tak, to jest zadanie. Trzecie. Pasy. Drużyna A. I to będzie długość naszej tablicy TA, no bo dodawaliśmy tam kolejne pasy tej drużyny. Dla drużyny B, B dwukropek len z B, z tablicy B, moglibyśmy oczywiście, dobra, jeszcze damy sumę, suma, czyli to, co jest poszukiwane w treści zadania, suma to
przecinek. Oczywiście len, tablica B plus len, tablica A. OK. Koniec printa. I drugi print, no wskażmy tęże najdłuższą, a wskażmy może po prostu obie najdłuższe z jednej i z drugiej tablicy i sami ręcznie sobie wybierzemy, która nas interesuje. No to co? Dla drużyny A, max A, tak? Max A, dwukropek, to jest po prostu maksimum, znowu w języku C trzeba by przebiec przez tą tablicę, to ma wygodniej. Max z tablicy pas drużyny A, przecinek, może skopiujemy. Dla drużyny B, drużyna B z tablicy B, maksimum. No i to by było chyba tyle. Zapisujemy, odpalamy i widzimy, że w zadaniu trzecim pasce drużyna A 2, drużyna B 4, w sumie 6. To jest odpowiedź, czyli 6. I najdłuższa pasta wynosiła 15 i była to pasta drużyny B. Sprawdzamy w odpowiedziach. Oczywiście rozwiązaliśmy zadanie poprawne. Świetnie.